Mereszka poprzeczna. Tak nazywa się ten ściek, dlatego że jest bardzo podobny ten ściek do tego ściegu, który używamy podczas haftowania mereszki, kiedy obrabiamy serwetki. Ten, kto haftuje, wie, co jest mereszką. Tutaj mamy właśnie takie dziurki i nitki skrzyżowane, które powstają podczas obrabiania mereszką. To jest bardzo wdzięczny wzór, bardzo łatwy, ażurowy wzór, który dobrze wygląda na stronie prawej. Na stronie lewej wygląda tak sobie, ale także go można używać, dlatego że można osiągnąć bardzo fajny efekt, używając lewą stronę tego wzoru. Kto jest odważny, może jak najbardziej używać tę stronę. I teraz, jak robi się ten wzór? Pierwszy rząd przerabiamy oczka prawe. Cały rząd oczka prawe. Drugi rząd, kiedy odwracamy robótkę, przerabiamy oczka lewe. Cały rząd oczka lewe. Odwracamy robótkę. Rząd trzeci. Oczka prawe. Cały rząd przerabiamy oczka prawe. Odwracamy robótkę. Rząd czwarty przerabiamy także oczka prawe. Jesteśmy na lewej stronie roboty, ale przerabiamy tutaj oczka prawe. Cały rząd oczka prawe. Teraz jesteśmy z przodu roboty i teraz będziemy przerabiać w ten sposób. Zaczyna się dziać wzór. Jedno oczko brzeg, jedno oczko prawe, jeden narzut i dwa oczka razem przerobione na prawo. I powtarzamy narzut i dwa oczka razem przerobione na prawo. Narzut, dwa oczka razem przerobione na prawo. Narzut, dwa oczka razem przerobione na prawo. Narzut od tyłu do przodu, czyli nitkę narzucamy w ten sposób i dwa oczka razem przerobione na prawo. Narzut od tyłu, nitka do przodu i dwa oczka razem przerobione na prawo i tak do końca rzędu. Odwracamy robótkę i przerabiamy wszystkie oczka prawe teraz. Narzuty też przerabiamy na prawo. Wszystkie oczka na prawo. I narzuty też przerabiamy na prawo. I tak do końca rzędu. Odwracamy robotę. I teraz widzimy już, że pojawia nam się tutaj ten wzór. I to jest 6 rzędów, które po prostu powtarzamy w robótce. Czyli robimy teraz ponownie rząd pierwszy i tak jak jest to napisane, przerabiamy wszystkie oczka na prawo.
Po przerobieniu tego rzędu odwracamy robótkę, przerabiamy wszystkie oczka na lewo i to jest rząd drugi. Odwracamy robótkę, mamy rząd trzeci i w rzędzie trzecim wszystkie oczka przerabiamy na prawo. Odwracamy robótkę. Jesteśmy w rzędzie czwartym i w rzędzie czwartym jesteśmy po lewej stronie roboty. Wszystkie oczka przerabiamy na prawo. Odwracamy robótkę, rząd piąty. Pierwsze oczko robimy, pierwsze oczko brzegowe, jedno oczko prawe i teraz mamy oczka, które będziemy powtarzać. Jeden narzut od tyłu do przodu roboty. Dwa oczka razem na prawo, czyli trzeba je zdjąć, ułożyć na prawo, żeby je ładnie przerobić, żeby one były na prawo. Narzut od tyłu i dwa oczka razem. I powtarzamy tak do końca rzędu. Odwracamy robótkę, mamy szósty rząd i w tym szóstym rzędzie wszystkie oczka przerabiamy na prawo, narzuty także. I tak do końca rzędu. Teraz mamy znowu powtórzone te sześć rzędów. I widzimy, że już nam powstaje ściek.